imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Każde spotkanie na niedzielnej liturgii mszy świętej jest dziękczynieniem Bogu za dar stworzenia, za dar wcielenia Jego Syna, dziękczynieniem Jezusowi Chrystusowi za Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, które otworzyło nam wszystkim drogę ku zbawieniu. Przychodzimy, aby dziękować dobremu Bogu za wszystkie dary i łaski tego kończącego się tygodnia i prosić o Jego obfite błogosławieństwo w tym nowym, rozpoczynającym się tygodniu. Abyśmy tych wszystkich łask mogli dostąpić, na początku tej liturgii przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze słabości, grzechy i zaniedbania. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przychodzisz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegając o to, co jest z nią zgodne, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba, i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju.
tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszy nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawiać. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsce skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, czas letni to czas wypoczynku, urlopu po trudach pracy całego roku. Ale to również czas ogromnie wytężonej, intensywnej pracy dla tych, którzy pracują na roli. Oto ziarno, które wsiane zostało na jesieni ubiegłego roku i na wiosnę tego roku, wydało kłosy, dojrzewa, zbliża się czas żniw. Rolnicy liczą na to, że wydadzą plon stokrotny, że w tym roku nikomu na stole nie zabraknie powszedniego chleba. W nauczaniu o Królestwie Bożym Jezus posługuje się przypowieściami, czyli obrazami ludzi, sytuacji, z którymi potrafimy się utożsamić. Przed chwilą usłyszeliśmy jedną z nich, zaczynających się słowami: oto siewca wyszedł siać. Umiemy odczytać znaczenie tej Ewangelii, bo tym, który sieje, jest oczywiście Bóg. Ziarnem, które rozsiewa, jest Jego Słowo. Ale jak każdy dobry nauczyciel, Jezus nie daje nam od razu gotowych odpowiedzi, ale stara się zaangażować nas w proces ich odkrywania i zachęca do otwarcia serca i przyjmowania oręcia dobrej nowiny, bo tak naprawdę ostatecznie to od tego zależy jakość zebranych plonów. Przyjrzyjmy się znaczeniu tej dzisiejszej przypowieści. Oto ziarno posiane na drodze oznacza człowieka, który wprawdzie słucha Słowa Bożego, słucha o Królestwie Bożym, ale w ogóle tych słów nie przyjmuje, nie rozumie ich. Przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Bo prawda jest taka, że z wiarą związany jest wysiłek umysłu. Wiara poszukuje zrozumienia. Stąd przeszkodą dla wiary jest umysłowe lenistwo, które polega na tym, że w sferze intelektualnej człowiek szuka łatwo strawnego, ale mało pożywnego pokarmu. Stąd dziś taką wielką popularnością dla zabicia czasu cieszą się kryminały, czasopisma tropiące skandale i sensacje. Bardzo łatwe w odbiorze, ale nic nie wnoszącego do życia duchowego seriale. Natomiast to, co ma głęboki wymiar, co zmusza do myślenia, jest odbierane często przez nas za nudne i bezwartościowe. Tak pojęte lenistwo intelektualne uderza w podstawy naszej wiary. Niech każdy odpowie sobie w sumieniu, ile to razy wychodził z niedzielnej liturgii mszy świętej, zupełnie nie pamiętając o tym, o czym była Ewangelia, o czym były czytania mszalne. Z kolei ziarno posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto wprawdzie słucha Słowa Bożego, kto z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie tego korzenia, nie ma w sobie tego zapału i tej wytrwałości w realizowaniu tego słowa, które usłyszał.
Przychodzi mi na myśl obraz naszego papieża, Ojca Świętego Jana Pawła II. Z jakim entuzjazmem, z jaką radością wsłuchiwaliśmy się w każde jego słowo. Ale co się działo z nami, kiedy wracał do Rzymu? Czy dziś ktoś z nas pamięta choćby jedno zdanie z jego nauki, z jego przestrogi czy z jego zachęty? To świadczy o tym, że jedną z najsłabszych stron naszego katolicyzmu jest to, co określa się jako katolicyzm świąteczny. Wielu staje się katolikami na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, przy różnych okazjach rodzinnych, ślubu, pogrzebu czy chrztu. Z kolei ziarno posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, ale z kolei troski doczesne i łuda tego świata, bogactwo zagłuszają słowo, tak że zostaje ono bezowocne. To bogacenie się, ta pogoń za doczesnymi dobrami tego świata potrafi tak zająć człowieka, że zapomina on o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek. Że kapitał nie może być bożkiem, który nam zastępuje Boga, a bank nie może zastąpić nam świątyni. I w końcu posiane ziarno na żyzną glebę oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je, kto je przyjmuje i nie tylko pozostaje w jego sercu, ale sprawia, że to serce tym słowem zaczyna żyć. Oznacza ono uznanie, że Bóg całkowicie jest Panem. Kto tak pojął słowo o Królestwie, ten wcześniej czy później przyniesie owoc życia chrześcijańskiego. Stokrotny, 60-krotny czy 30-krotny. Jak widać więc, ze Słowem Bożym trzeba umieć współpracować. Czego uczy nas dzisiejsza Ewangelia? Co nam chce Chrystus, mówiąc tę Ewangelię do apostołów, a przez apostołów do nas powiedzieć? Abyśmy starali się w naszym życiu usuwać te trzy zasadnicze przeszkody, które stoją na drodze przyjęciu, zrozumieniu i wypełnieniu Bożego Słowa. Abyśmy byli ziemią żyzną, a nie jakimś religijnym kamieniołomem. Niech więc brak zrozumienia, brak wytrwałości i zbytnie troski o dobra tego świata nie zniszczą tego zasiewu Słowa Bożego. Przyjmijmy Boga do serca i pamiętajmy, że Pismo Święte nie trzeba tylko cytować, ale tym Pismem Świętym trzeba na co dzień żyć. Uczy nas jeszcze dzisiejsza Ewangelia to, że każdy z nas jest po trochu taką ziemią i urodzajną, ale też i kamienistą, i drogą, i ziemią pokrytą cierniami. To od tego, na ile otworzymy swoje serce na łaskę Boga, będzie zależało to, czy to ziarno wyda plon 30-krotny, 60-krotny czy 100-krotny. Nie załamujmy się, jeśli to nasze zaangażowanie i owoce nie przychodzą natychmiast. Bóg zna drogę do naszego serca. My mamy Mu zaufać i zawierzyć, że to ziarno rzucone nawet na tą ziemię skalistą wyda swój plon i swoje owoce. Prośmy więc Chrystusa, naszego Zbawiciela, o to, aby był wytrwałym siewcą, a my jak najlepiej podatnym gruntem na Jego Słowo, które w nas będzie przynosiło owoce. Amen. Wierzę w jednego Boga. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojcem jest zrodzony przez wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego jako znajmie pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego,
Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Boga, który objawił nam słowo dobrej nowiny i przykazuje nam słowo życia, prośmy w modlitwie powszechnej, aby to słowo stało się skuteczne w sercach ludzi i przyniosło obfity plon. Słowo Boże jest jak ziarno. Prośmy, by nigdy nie brakowało siewców Bożego Słowa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Słowo Boże jest skuteczne. Prośmy, by słuchający Słowa Bożego zgodnie z Nim przemieniali swoje życie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Słowo Boże niesie nadzieję. Prośmy, aby cierpiący i chorzy znaleźli w tym Słowie ukojenie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Słowo Boże zwiastuje prawdę. Prośmy, aby wszyscy w tym Słowie znajdowali odpowiedź na trudne problemy życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Słowo Boże niesie życie. Prośmy, aby zmarli, którzy na ziemi słuchali Słowa Bożego, mieli wieczne życie, chwale. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Słowo Boże padło dzisiaj na glebę naszych serc. Prośmy, aby i nas przemieniało, niosło nam życie, nadzieję i prawdę. Byśmy przynieśli obfity plon wiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Twe słowo stworzyło wszechświat, Twe słowo przyniosło obietnicę zbawienia i skutecznie przemienia ludzkie życie. Prosimy Cię, abyś wysłuchał naszych modlitw, a wszystkie ludzkie serca uczynił dobrą glebą, na której ziarno Twojego słowa przyniesie obfity plon zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który z owocem ziemi i pracowań ludzkich do niego przyniósł. Przygotuję Ci serca, Chryste, przygotuję Ci serce niewinne, takie jasne, radosne i czyste. Przygotuję Ci serce, o Chryste. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć Pana swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła i przemienie na pokarm duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując go wzrastali w świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem kardynałem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi
i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju, pokój na wszystkich. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy, będziemy przyjmować. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nocą
Módlmy się. Posileni Twoimi darami prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas Jego zbawienny owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Na trudy nadchodzącego tygodnia prośmy Boga o obfite błogosławieństwo, przestawiennictwo naszej Matki Bożej. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bo...